Przed nami pierwsze wykonanie sonaty fortepianowej Andrzeja Niekodemowicza, dzieła z roku 1958. Panie profesorze, drogi panie Przemysławie, jedno proste pytanie. Jakie to wrażenie, kiedy dostaje się materiał nutowy i ma się świadomość, że to jest ta pierwsza chwila, że poza kompozytorem nikt wcześniej tego nie dotykał? Trzeba odnaleźć wszystkie myśli, wszystkie wątki. Trzeba na swój sposób przyswoić bogatą materię pianistyki Andrzeja Niekodemowicza. Powiem szczerze, że to jest przede wszystkim dla mnie wielki zaszczyt. Ogromne wrażenie zrobiło to na mnie, jak dostałem tę kopertę, bo to pocztą dostałem te nuty i zobaczyłem właśnie w adresie nazwisko profesora. Także to była dla mnie wielka radość. No i oczywiście pierwsze, co zrobiłem, to położyłem nuty na pulpit i zacząłem je czytać. Wtedy przekonałem się, że dzieło jest naprawdę wyjątkowe i to bez kokieterii i bez reklamowania. Może nie warto mówić, bo za chwilę Państwo posłuchają, ale zrobiło ono na mnie ogromne wrażenie. Zadzwoniłem do pana profesora, powiedziałem, że jestem pod ogromnym wrażeniem i że bardzo chciałbym tę sonatę wykonać. Później troszkę mi to zajęło czasu, żeby z tym utworem jednak się zaznajomić. I myślę, że jeszcze i tak długa droga przede mną. Dzisiaj rzeczywiście jest to pierwsze wykonanie. Ja starałem się najlepiej to zrobić i najlepiej zrozumieć, na ile mogę dzisiaj. Ale jest to utwór, z którym nie będę się tak szybko rozstawał. A przyjemność jest ogromna. Podwójna, dlatego że z jednej strony ma się okazję obcować z utworem, który jest wyjątkowy. To obojętnie, czy to jest już ten znany, czy nieznany. Ale właśnie z drugiej strony ta świadomość, że jeszcze nikt wcześniej nie pracował nad tym utworem, dodaje skrzydeł, mam nadzieję. Utwór składa się z trzech części. Gdyby pan tak pokrótce opisał swoje wrażenia, które łączą się z każdą z nich, bo trudno nazwać to jednym wielkim ciągiem. Rozmawialiśmy i pan określił, że w poszczególnych częściach są zadziwiające elementy, jest w nich piękno, które pan swoim językiem nazwał. A więc proszę nam to powtórzyć. Od strony harmonicznej jest to bardzo bogaty materiał, to znaczy pierwsza część zwłaszcza, przez co stawia trudności pamięciowe, bo rzeczywiście spamiętać te wszystkie harmonie trochę to jest wyzwanie. I mam wrażenie, tak rozmawialiśmy o tych nawiązaniach do Szymanowskiego, że jeśli już w ogóle ich szukać, to tylko w pierwszej części, bo uważam, że język jest na tyle oryginalny, że nie można powiedzieć, że to jest inspirowane jedną stylistyką, zwłaszcza dlatego, że druga część jest zupełnie z innego świata. Tutaj mała taka anegdotka, jak ćwiczyłem to w domu, moja żona powiedziała, że jak to gram, to bardziej mnie kocha. Także mam nadzieję, że to też będzie słychać w tej środkowej części. A na koniec jest bardzo efektowna tokata i ogromnie trudna. Także polecam wszystkim na ćwiczenie palców. A ja już panu bardzo dziękuję. Panie profesorze, ja rozumiem w tym momencie, że ta sonata jest zapowiedzią tego wszystkiego nowego, co nas czeka podczas trzeciej edycji festiwalu. Festiwal zacznie się 21 września, a zakończy 28. Już dzisiaj zapraszam na 6 koncertów, podczas których usłyszymy między innymi premierowe wykonanie drugiego koncertu wiolonczelowego Andrzeja Niekodemowicza. Grać będzie fenomenalna wiolonczelistka niemiecka Kerstin Feltz. Orkiestrę prowadzić będzie Jacek Rogala. Orkiestra Filharmonii Świętokrzyskiej pod dyrekcją Jacka Rogali. Dużo wrażeń. Proszę zapamiętać. Dziękuję. A teraz pan Przemysław Witek i pierwsze wykonanie sonaty z 1958 roku Andrzeja Niekodemowicza.